Hej, cześć się mada wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Souls Remastered. Na start schodzimy tutaj. Okej, udało się nie zginąć podczas przejścia, to już jestem zadowolony. Czeka nas dzisiaj najpewniej walka z tą hydrą. Jestem niemal pewny, że jest to boss tej lokacji. Kolejny, zaraz po Sifie. Mam nadzieję, że momentalnie nie zacznę z nią walczyć, jak tutaj zejdę. Oj, a chyba... Chyba jednak tak. No. Świetnie. Ona zamierza tu podejść, czy będzie tak waliła z dystansu? No proszę, to jednak nie jest boss. Zwykły przeciwnik. W sensie, no zwykły, tak jak w tym popielnym jeziorze. To jest dość mocno irytujący. Bo nie chce się nawet zbliżyć do zasięg ataku. Świetnie, co? Jak ja mam z tym walczyć? Nie wejdę do wody. Czy wejdę? Kurde, nie wiem, czy to jest głęboko, czy płytko. Więc spróbuję rzucić może pryzmat. Ale oczywiście ten durny przeciwnik mi pozwoli. A nie, to jest płytko, dobra! Pewnie, rzucaj sobie dalej pryzmaty. Łykaj tego Estusa, jak chcesz przyjść. Dobra, spróbuję przejść na drugą stronę. Taka walka w wodzie mi się trochę nie uśmiecha. Dawaj, 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 dawaj. O, super! To jest ta miejscówka z tymi golemami. To jeszcze lepiej. O! Okej! Okay. Spoko, tak to możesz bić. No kurde, nie zdążyłem go walnąć, no. Znaczy, zwalnąć, zdążyłem się zasłonić. Okej, drugi raz... Ogień przeciwnika roz... O! Dzięki! Ej, bardziej pomogła niż zaszkodziła, poważnie. Musiałem jedną rzecz sprawdzić, czy mam to wyłączone one hit, one kill, no ale na szczęście miałem, czyli tak, po prostu te strzały od niej były tak mocne. No to teraz co? Wyciągam łuk i się... Tak będziemy bawić, czy co? O! Okej, mogę ją tak oznaczyć. Oko. To pytanie, czy te błyskawice coś jej zrobią? To by musiałby dolecieć. No dawaj. Serio? O, okej. I pięknie, jedna głowa poszła. Atakuj tak bardziej. Więcej takich ataków proszę. Nie, nie takich ataków, tych drugich, kiedy tak właśnie głupietynami nurkujesz w ziemię. O, dokładnie takich ataków. No. Dobra, udało się zablokować wszystko. Mam nadzieję, że ten przeciwnik się nie odradza. Jeszcze nie byłem w popiednym jeziorze, żeby to sprawdzić, więc dowiem się tu. Bo muszę po zabiciu tego przeciwnika
Muszę odpocząć przy ognisku i się tu cofnąć. Jeśli... No nie! Już był... Kurde, był ściąć mieczem. Bo jakieś fajne NPC ma się tutaj pojawić. Ile już tych głów odciąłem? 3. 3 z 7 z tego co widzę. Ja naprawdę silne są te pioruny, skoro są w stanie upieprzyć głowę hydry. Leci. Noż, już se mogłeś naprawdę darować walnić w tego, nie? Dobra, zapomniałem, że ten ciężki atak to nie jest walnięcie z góry, tylko... To ładowane pchnięcie. O właśnie, ja potrzebuję zwykłych ciosów. Jeszcze 2 głowy zostały. Okej, okay, już zginęła. Tak myślałem, czy trafiłem, ale... No, ten widok potwierdza. Smocza łuska, pierścień koronny, dask. O, rycerski secik. Spoko. Ciekawe, czy lepszy od mojego. Zdobyłem też czapkę Farisa. I łuk Farisa. Kapelusz z szerokim rondem należący do bohaterskiego łucznika Farisa. Faris był wspaniałym łucznikiem i choć należał do rodzaju ludzkiego, stał u boku Hawkeye'a Gotha, jednego z 4 rycerzy Lorda Gwyna. Jego kapelusz jest bardzo popularny wśród dzieci. No, gorszy od mojego hełmu. A rycerski hełm? O, jest o wiele gorszy. Na pierwszym levelu byłby gorszy. Hełm rycerza niskiej rangi, wykonano go z cienkiego metalu, ale żłobkowana powierzchnia zapewnia dodatkową ochronę. Okej. Okay. Tutaj duży kapelusz, bo właśnie zdobyłem cały set tego Logana, ale od 2 odcinków wam nie pokazam opisu. Olbrzymi kapelusz noszony przez wielkiego czarodzieja Logana całkowicie skrywał jego twarz, dlatego nadano mu przydomek Wielki Kapelusz. Słynący z aspołeczności Logan używał go, by odcinać się od hałasu i ludzkich spojrzeń, co pozwalało mu zagłębiać się we własne myśli. Nie posiada żadnych zdolności magicznych. Okej, okay, tutaj jeszcze szata mędrca. Podobno pochodzi... Szata noszona przez Logana Wielkiego Kapelusza podobno pochodzi z okresu jego nowicjatu w Smoczej Szkole, ale jest tak znoszona, że nikt nie wie, jak kiedyś wyglądała. Logan, który nie przejmował się wyglądem, z pewnością nigdy jej nie zmieniał. Ciekawe, czym chociaż prał. Rękawice podróżne to jest chyba część... Tak, część tego setu. Są identyczne jak wszystkie inne rękawice noszone przez podróżnych. No, ale jest to oczywiście część setu, tego konkretnego, tak samo te buty. Ale jest to set oczywiście o wiele od mojego aktualnego gorszy. Naprawdę, zastanawiam się, czy ja znajdę lepszy set uzbrojenia niż ten... niż ta zbroja srebrnego rycerza. Bo jak na razie nie znalazłem. Tam jest ten mój pryzmacik, jeszcze ten pierścień do sprawdzenia. Pierścień... Koronny dask. Nie, koronny, korony dask. Zapewnia dodatkowe rzuty czarów, lecz zmniejsza HP o połowę. Pierścień w kształcie korony będący prezentem urodzinowym księżniczki dask z Ulasil. Pozwala on na rzucanie dodatkowych czarów, nie mniej za cenę punktów żywotności. Okej, okay, czy ja bym miał stąd jakieś szybkie dojście gdziekolwiek? Jak tak patrzę, to niestety nie bardzo, czyli muszę się cofnąć kością i przejść tu z buta jeszcze raz. Dobra, no to lecę, ale widzimy się tutaj. Dobra, już wróciłem. Teraz powinien tutaj pokonać jakiegoś golema. No, kilku ich tu jest. Tylko który skrywa... Właśnie osobę, którą
sukces tutaj spotkać. Żaden z nich. Czy wróć, żaden z tych dwóch. Może już się pojawił znak. Klub, wiadomość. No nie, na razie nie. Okej, no to jeszcze mam dwa albo trzy golemy do sprawdzenia. Patrzę, czy w tych kryształach nie widać tej osoby. W sensie tym większym krysztale na górze. O, checkpoint. Ciekawe. Okej, co, już? Chyba nie. Chyba, że to po prostu jest w innym miejscu. To już nie ma więcej golemów, prawda? Tylko te cztery były. Powodzenia. No, z tą hydrą to by się przydało i to bardzo. No tak, to tylko te cztery, no, bo to już bym się wracał do miasta nieumarłych. Dobra, no to spróbujmy przeeksplorować dalej te lokacje. Zobaczmy, czy coś, nie wiem, gdzieś, czy coś tam się może nie znajduje dalej. Skoro jest tam tyle płytko, że mogę tu chodzić, no to może tam dalej też jest na tyle płytko i się nie utopię. To tak, jak warto patrzeć pod nogi, mi się wydaje. A jak już to trzymać się przynajmniej krawędzi, czy tam blisko skał, bo przy skałach na pewno jest teren, po którym można się poruszać. W ogóle jak ta hydra była w stanie się tutaj żyć? O, kolejny golem! A i to jest ten złoty golem! Okej! Okay. Wcześniej ta córka Zygmeira była uwięziona w takim golemie. Jest? Tak, jest ktoś! W tym golemie, dobra. No, jeszcze jeden cios. Hej. Z kim mam przyjemność? To jest thou who rescued me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysio. I cometh from long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysio, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee, with thine approval. Would this be of assistance to thee? No oczywiście, dawaj tę magię. My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Okej. Okay. Powodzenia. No, golem akurat był łatwy do zabicia. A gdzie ten znak? Gdzieś tu? Tylko mi nie gadaj, że jest tam, że jest gdzieś tam. O boj, super, druga przebieżka. Ta wiadomość mi trochę zastanawia, powodzenia. W tym kole nie było aż tak trudne, żeby życzyć komuś powodzenia w zabiciu go. Jakby na hydrę ktoś to zostawił, no to tak.
A tutaj ktoś zażywa kąpieli, widzę. O, tutaj ktoś chyba próbuje walczyć z hydrą w ręcz. O, jest faktycznie jednak przyzwania. Tylko jak ona będąc tam, zostawiła go tutaj? Interesting. Nawet bardzo. Co, pojawi się tu gdzieś? A, dobra, jest. Hello. I'm Dusk of Ulysseo. It is an honor to see thee again. I shall follow thy wishes. O, nauczy gestu. Elegancki ukłon. Okej, okay, pogadamy? For a very long time, I was trapped within the crystal golem. From my home I was taken, banished to a plane of distortion. It was there that thou came to my rescue, long after I had relinquished all hope. So gleeful was I. My faith reneweth. Czekaj, co? Lećmy zatem do Nowego Londo, czy też raczej do ruin tego miasta i sprawdźmy, cóż takiego się w nim znajduje. A w razie, gdybyście nie widzieli, co tam kupiłem u Dusk, to jest to ukryta broń, ukryte ciało, naprawa, światło, kameleon, remedium już było. I czy coś jeszcze wziąłem? Chyba nie, chyba tylko to. A, jeszcze ten. Jeszcze katalizator. Ale katalizator tutaj. Katalizator z ulas bliskości słoniowej. A ten łuk jeszcze mogłem zrzucić. No, on w sumie... No, akurat. Broni przy sobie mam bardzo mało, więc... też tak nie przeszkadza. Co? Czas w końcu przeeksplorować tę miejscówkę. Ruiny Nowego Londo. Czy ja mam jakiś żar przy sobie? Mam duży ognisty żar i duży magiczny. Okej. Okay. To duży magiczny żar możemy zanieść tutaj do typa. Hey, hang on. That's a sorcery ember, isn't it? Yes, it certainly is. First I've seen since my banishment from Vinheim. What do you say, friend? Mind giving that to me? This is no man's land. I'm the only one who could handle it anyway. Yes, as you should. I won't disappoint you. I'm taskless no longer. Come back soon. Smithing helps, don't let him... W sumie zobaczmy, czy może ma teraz coś do powiedzenia. Hey, is that an ember? Tak. Idź. Dobra. Czyli nic mi nie powie, ale żar dostał, więc ja jestem zadowolony. Tutaj tych się mogę pozbyć tak po prostu, żeby mi przypadkiem nie weszli na plecy. Wątpię, czy faktycznie by to zrobili, ale... O, jest ten ziomek! A, ale jest pustym. Dobra. No niestety, kolego. Nie wytrwałeś. Ty tylko 1000 dusz! Please. Ktoś taki miał być... Zakładam, że on naprawdę musiałby dojść... Wcześniej musiałbym się tu zjawić, chcąc go pokonać, żeby on stanowił jakieś wyzwanie dla mnie. Potrzebujesz niesamowita broń. No mam tę broń właśnie. Potrzebujesz klątwy. No, jedno z dwóch. Albo się przeklinam chwilowo, bądź po prostu daję się przekląć. I chodzę z klątwą, albo używam tej broni. Zobaczmy. Jest! Faktycznie! Zabijam te duchy. No, i to mi akurat na rękę. Gdzie jeszcze je one-shotuję, co jest najlepsze.
było? Tak, tam coś jest! O, świetnie. Dobra, wejdź tu, gdzie jest więcej miejsca. Dusza strażnika ognia! Ej, ale nice! No, ładnie nabite. Okej. Ale prawie się dałem zaskoczyć. Prawie się dałem zaskoczyć, jeśli chodzi o to. Weźcie mi na plecy. Tutaj. No, tu za głęboko. Tu się raczej... Ja utopię się na pewno, jak do tego zaskoczę. Tu. A, tu kolejny trup. Ma coś przy sobie? Ma. Chwilową klątwę. No, dzięki temu mieczowi nie muszę w ogóle jej wykorzystywać. Choć zakładam, że gdybym wcześniej chciał tutaj przemierzać tę lokację, no to wręcz musiałbym wykorzystać tę klątwę, bo inaczej nie zadawałbym obrażeń duchom. Po prostu machałbym sobie przez nim mieczem i tyle. Okej, tam jest mgła. Trochę wątpię, że jest to przejście do bossa, no ale kto wie. A kurde, ale plecy. Znaczy no takie plecy pół na pół. Dobra, to jest krucik. Dużo duchów. Serio? Jakie cudownie dostało obrażeń. Gdzie z łapami? Się przytulić chciała, zauważyłem. Dobra, tu mogę zejść niżej. I mogę w sumie zrobić tylko i wyłącznie to. To się nawet te moje cuda i czary nie będą przydawały. Bo tylko mój miecz może zabijać te duchy. Więc czary raczej nie mają tutaj nic do gadania. Sztylet obronny. Ona naprawdę nic mi nie zrobiła tym atakiem? Wiadomość. Uważaj na lewo. No. Zaplusowałbym, gdybym miał przy sobie... Ten do oceniania, ale to akurat zostawiłem sobie w skrzynce. Bez dna, tak więc niestety. Uważaj na dół? A, faktycznie, na dół. Tam jest skrzynia, o! Ostrze ducha z zadziurami. Okej. Okay. Nie wiem, jakim prawem mogę je trzymać w rękach, ale spoko. Sztylet obronny na początek. Sztylet na ogół trzymany w lewej ręce. Pozwala na wyprowadzanie szybkich ataków po bloku. Jest to ulubiona broń rycerzy z Karim, którzy znani są z tego, że w boju nie korzystają z tarcz. To jak oni blokują w takim razie? Co, sztyletem blokują? Trochę to nieopłacalne. Już chyba, że unikają. Wtedy to jakaś... Wtedy to ma ręce i nogi. Ostrze ducha z zadziorami. Broń duchów z Nowego Londo, która dzięki licznym zadziorom na ostrzu świetnie nadaje się do dźgania. Ten przeklęty oręż jest w stanie ranić duchy. A, okej. Okay. Kolejny oręż, którym mogę zabijać, jeżeli zabij... No, jak zlaję rany, no to też zabijam. O, i nawet... Nawet nie takie złe obrażenia. O, i to jest... Tak, zwykły sztylecik. No, ale ja tam zostanę przy... Wielkim Mieczu Artoriasa. I właśnie, wróciłem się tam do Sifa, bo zauważyłem na mapce, że jest tam pierścień do zgarnięcia i był to pierścień szerszenia, który ulepsza krytyki. Jeden z czterech pierścieni wręczony czterem rycerzom Gwyna. Pierścień szerszenia należy do waleczny Kiaran. Dzięki zwiększeniu siły trafień krytycznych, wojownik może kłaść wrogów pokotem, tak jak Kiaran, której sztylet masakrował całe zastępy przeciwników Gwyna. Dobra. Przez mgłę. Dobra. To było akurat logiczne, że to będzie przejście. Uważaj na górę. A, skubaniutki. Duża dusza nieznanego żołnierza. Zejdziesz do mnie? No, atakuj, typie!
Jesus. Dobra, tu... Tam mogę przejść, a tu jest drabina. A, i to jest skrót. Okej. Okej, idę tędy, tutaj... Okej. Czyli mam skrócik odblokowany. Znowu na górze. A kurde, nawet mi zaskakująco mało obrażenia biją te duchy. Jestem chyba nawet za bardzo przypakowany jak na całe to przejście, mi się wydaje. Okej, mogę iść na dół. A właśnie, plus jeszcze jak mnie przeklęły te bazyliszki, to było powiedziane, że będę potrzebował pomocy uzdrowiciela z Nowego Lądu, jeśli będę chciał zdjąć klątwę. Czyli kto wie, może tutaj będzie gdzieś jakiś mag. Jezu, ile ich tu jest. Chodź niżej. Zasięg ataku. No, serio, tak też nie trafię? Teraz. Dobra. Wielkie leczonko. Wracamy do miecza. Na co się drze? Co jest? Czemu duch dziecka żyga błyskawicami? Dźwignie na wprost. Okej. Okay. Na razie jest drabina. Czekaj, tam była dźwignia czy drabina? Nie, dźwignia, dźwignia. Okej, okay. Jeszcze, a czekaj. No, nie tym razem. Czyli co, wchodzę na górę, żeby pociągnąć dźwignię? Dobrze rozumiem? O! Okej. Jest ziomek. Uważaj na twardy wróg. O! O, nie atakuje. Potrzebujesz więzień. Hej. Well, this is a surprise. I get few visitors. Save for ghosts. You have... The Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Tak po prostu mi go dał? The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Okay. Hello there. What is it? The key to the seal is now in your hands. I will help you in any way possible. O, on może zdjąć klątwę. No ale właśnie, klątwa na mnie nie ciąży, więc nie ma co. New Londo was sacrificed to contain the Dark Wraiths. Mark my words, the Dark Wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were never meant to roam again. A co, tak ciężko było je po prostu zabić? New Londo. Dobra, to się już powtarza. O, on też ma chwilową klątwę. I odporność na klątwy! Magia uzdrowiciela w szkarłatnej szacie. Ingwarda, znamy jego imię. Ingvard? Ingvarda, strażnika pieczęci w Nowym Londo, poświęca... Człowieczeństwo, aby zdjąć klątwę. Straszliwe klątwy pochłaniają istotę egzystencji. Oczyszczenie się to zapewne trudne zadanie. Okej, czyli w razie W... Wiedza mędrca.
Ej, nie gadaj, że to jest ostatnie zaklęcie w grze! Serio? To było ostatnie zaklęcie w grze? Nauczyłem się już wszystkich? Ej, ja jestem pod wrażeniem, naprawdę! Okej. Okay. W sensie jeszcze to będę musiał sprawdzić. A nie, to nie była mgła, dobra. No, ostatnio odległość wygląda mgła, to po prostu była dziura, która tam na... Nie wiem, co to jest, chyba Dolina Smoków, tak mi się wydaje, czy tam Dolina Drake, zależy jak to... Kto tłumaczył. A, ten klucz jeszcze, ten klucz. Ty, tam był, tam jakiś trup? Jak mam tam wejść wielce? Mogę to zniszczyć? No nie. Dobra, nie rozpraszaj się, klucz. Klucz do drzwi wieży, klucz do pieczęci. Łamie pieczęć na śluzie Nowego Londo. Klucz do śluzy Nowego Londo, za którą zamknięto opętanych mrokiem czterech królów. Pieczętujący zalali Nowe Londo, by wygnać mroczne upiory i czterech królów. Tę straszliwą decyzję podjęto, wiedząc, że zginie mnóstwo ludzi, a kwitnące miasto zostanie zniszczone. Teraz duchy ofiar nawiedzają ruiny. Super. Po co odpuścić ludziom? Nie, nawiedzajmy ich dalej. No. W sumie nie powinno być dźwignia, tylko klucz, a nie... Ale okej, no już tam... Niech sobie jest ta dźwignia. Żegnam. Może one w taki głupi sposób są w te ściany wypchnięte. Dusza dumnego rycerza. Zejdziesz? No. Okej, teraz się cofnąłem. Teraz jestem tutaj. Nawet fajnie. Coś nawet fajnie. To właśnie lubię we wszystkich od From Software. Oni tak potrafią te wszystkie mapy poplątać, zamotać, ale w pewnym momencie, jak już odnajdziesz ten sposób, jak się po nich przemieszczać i zapamiętasz te wszystkie lokacje, to jest naprawdę fajny urok. To jest właśnie to, jak mapę tak poplątać, żeby pomimo tego poplątania dalej fajne było odkrywanie nowości. I nowych ścieżek, skrótów i tak dalej. Zobaczmy, gdzie to mnie doprowadzi. Tam w razie czego mam chyba już trzecie takie człowieczeństwo. Okej, jest winda. I przejście górą. Wiadomość. Smutek. Ja bym prędzej powiedział tragedia, a nie smutek, ale okej. Tutaj. Łuk kompozytowy. Co jest? Co? Mam czegoś w nadmiarze? Co, to są jakieś strzały? Bo tylko strzał mam bardzo dużo. Czekaj, jakie to mogły być strzały? Duże? Zwykłe? Drewnianek mam tylko najmniej. Strzały zabójcy smoków? Nie, bo w sumie na kupiętych strzała nie mam łuku, dzięki któremu mógłbym z nich strzelać. Dobra, to czekaj. Wezmę szybko łuk. Nie,
Nie. I nie zmieniłem sobie. No ja przynajmniej się wyleczyłem trochę. Dobra, to są te. Tak, duże strzały tutaj są. Dobra, to wystrzelmy kilka. Żeby się te nie zmarnowały. Chociaż kurde pytanie, ile tu jest tych strzał? Jeszcze. Kurde, szkoda, że nie mogę jak Gwendolyn właśnie wziąć i strzelić 4 albo 5 strzał naraz. Czy tam walnąć taką szybką serię. No dobra, mamy wszystkie strzały. Czy tu jest iluzja? Niestety nie. Dobra, wracamy szybko do miecza, który zabija wszystkie duchy, które się tu znajdujące. No, uważaj, żeby przypadkiem do tej dziury nie spaść. Okej, to jest też skrót jakiś. Na razie to jest zalane. Tu? Klucz do pieczęci! Okej. No to otwórzmy ją w takim razie. Znaczy pieczęć, Boże, otwórzmy śluzę. Tu sama siła wody otworzyła tę bramę, jak nic. Okej. A, pewnie, jeszcze smoka mi tu brakowało. Wow, to co jest? Co, teraz zadziała? Teraz zadziała. Dobra, w górę. I w dół. Zobaczmy, co takiego mnie tu czeka. Okej, czy coś jest pod spodem? Nie tym razem. Ale w sumie niech to tam zostanie. Ja pierdzielę, ile tu jest trupów! Uważaj na smok, no co ty nie powiesz? Nie zauważyłem. Hej. O, cześć! O, niech zgadnę, mroczny upiór? Okej, no. Mieczyk szybko go rozłożył. No, gdzie uciekasz? Chodź tu i zgiń! Tak, wali błyskawicami, a nie mam tarczy, która mnie dobrze chroni przed takowymi. To jest dolina smoków, co nie? Dobra, do tyłu. Ten jak przysu... Czy pikował? Chciałem powiedzieć przez chwilę, nie wiedzieć czemu. To na pikowanie nie było. Dobrze. Dwa smoczki padły. Spróbujmy go błyskawicą dziabnąć. Zobaczmy, jak zadziała. Bo błyskawica powinna być na nie mocna. Okej. Okej. Zaskakująco słaba. Set rozbójnika i pajęcza tarcza. Okej, na szczęście mnie to nie przyszpiliło do ziemi, a trochę tego się obawiałem, że to... Obawiałem się trochę, że właśnie to się stanie po tym ataku. No chodź. Okej, na szczęście jest on w pełni blokowalny. A smok jest w pełni martwy. Okej, jakbym szedł gdzieś... Tędy, tutaj, do góry, to tam bym gdzieś pewnie trafił do tego miejsca z tym,
z tej cofki do kapliczki. Boże, ile tu jest ciał i też wszystkie takie napęczniałe przez wodę pewnie od tak długiego leżenia pod nią. Że one są jeszcze w całości. To jest dla mnie aż dziwne. Dobra, to tylko zwykły duch gracza. Uważaj na lewo, okej. Okay. Potrzebujesz nęcenie. No mam nawet. Dobra. I... A kurde, skubaniutki. Hej. Ło, co on za ta... Co? Co to za jakaś bariera była mocy? Gin. Dziwna istota na wprost. Czemu tam jest wąż? Pierwotny wąż na tym? Ej, czy to już jest walka z tymi królami? Duża dusza dumnego rycerza. Kurde, i tam było coś, że w otchłani oni się znajdują, czyli muszę ubrać pierścień. Dobra, to zmienimy pierścień pierwotnego słońca na przymierze Artoriasa. I dobra, wypijmy za pomyślność. Lećmy. I... Okej, okay, jednak nie. Dobra. Kolejny upiór. I... takie coś. A, i nie sam jeszcze. Świetnie. A nie, dobra, to kolejny... Jezu, ile tych upiórów tu jest! O, ten co, chciał mnie dziabnąć? Giń! Dobra, ale to niech zginie najpierw, bo mnie... irytuje, jak dużo zajmuje miejsca. I pyk, one shotik. Dziękować. No i człowieczeństwo. Żar? Jak żar na wprost. Serio, tu jest gdzieś żar? Dalej nie pójdę. Tutaj coś mamy. Dusza dzielnego wojownika. No, miało to dużo ocen, więc no chyba nie była to ściema. Szukajmy dalej. Może gdzieś tu jest ten żar faktycznie. Potrzebujesz prawo, okej. Okay. Dole coś jest? Chyba nie. O, jest jakaś skrzynia. Uważaj na urwisko. Co ty nie powiesz? Już chciałem stąd skakać. Okej, zwykła skrzynka. Bardzo duży żar! Ładnie! Jest to żar, który mogę oddać Andrej. Czy tam Andrzejowi? Andrzejowi! Bo, dla mnie to jest Andrzej, bo nie wiem, jak to imię odmienić. Dla mnie to jest Andrzej. Andrzej albo Andrzej. Dobra, czekaj. Stąd przyszedłem. Czyli idziemy tędy. No tak, 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 tak. Czyli co, to jednak jeszcze nie była walka z bossem. Trochę szkoda. Jakim prawem te upiory wytrwały pod wodą? Bo wątpię, że one tutaj nagle wstały. No to musiały jakoś żyć. Mi się wydaje. O! Krab. Z człowieczeństwem. Pęknięta sfera czerwonego oka. Nie wiem, czy mi się to czegokolwiek przyda, ale kto wie.
Tutaj znowu ten glut. Godzina nagrania prawie. O nie! Okej, zrobi trochę obrażeń, ale... W sumie niewiele więcej zrobił. Co chciał zrobić teraz, przepraszam bardzo. Bo w sumie cokolwiek chciał tym osiągnąć, to mu trochę nie wyszło. O, negacja silna obrażeń. Zobaczmy, jak zadziała ładowany cios. Durna łapetyna. W pół animacji mi przerwało. Dobra, a ładowany? Na dwie ręce? O, o wiele silniejszy. Chyba, że to w sumie nic nie zostawia. Chociaż w sumie też zastanawiam się, co by miało mi dać. Zwykła skrzynia, a w niej grudka tytanitu. Okej. Sprawdźmy ten opis żaru jeszcze. Wielki żar najwyższej jakości. Ulepszenie plus 10 zwykłej broni umożliwia wzmocnienie do plus 15. Dzięki czemu broń dorównuje orężowi z legend. No, ale jest to zwykłej broń, tak jak sztylety i tak dalej. Kolejna mgła. Kolejny jakiś... Znaczy jakiś, no. Kolejny mroczny upiór, zakładam. Ja dalej nie wiem, co to jest za przeciwnik. Ale tylko o Ingvar tylko o mrocznych upiorach wspominał. Dobra. I czy to już będzie walka z bossem? Nie widzę znaków przyzwania, no ale w sumie gdzie miałby zostać zostawione. Tak, to już jest walka z bossem. Nie znika światło. Okej. Ma nałożony pierścień, nie? Tak. Pierścień nałożony, tak więc nie powinno mi się nic stać po wejściu do otchłani. Pytanie, czy mój miecz będzie wystarczająco mocny, aby położyć tych królów. Ktoś wiadomość zostawił. Tylko nie spaść. Ostatnie co chcę, to spaść po prostu na swój głupi pysk i zginąć. Spróbuj pierścień. Powodzenia. Dobra. YOLO! Otchłań. I otchłań mu towarzyszyła. Cztery królowie! Jest boss. Ale gdzie? Dziwna istota ma wprost, okej. Okay. Mam nadzieję, że tu nie ma jakichś takich... O! A tu jest! O kurde! Ty, jakie mi cięcie sprzedał! Dziwne. Jezu, co się z tym typem stało? To był kiedyś człowiek? Dawaj, tnij! I... Okej, pierwszy król padł. Dobrze, że i naraz nie atakują, bo to by było trochę chamskie akurat. Oj! Złapał mnie, złapał mnie. Ten też coś ze mnie chciał ciągnąć. Nie, no to musi coś robić, przecież to nie może być tylko takie przytrzymanie. Po prostu, że mi... Trochę damage'a zadać. Dobra, regeneracja many, znaczy, boże, many, energii. O, ładnie, no kurde, znowu dałem się złapać. No, puść mnie. O, świetnie, już się trzeci pojawił. Dobra, ale ten akurat zdążył paść. Wbijmy za to, że padł. I lecimy dalej. No nie, czy to blokowanie się opłaca.
Czy nie pijesz po prostu z dwoma... z orężem w dwóch rękach na nich? Okej, no trochę chybiłem. Trochę bardzo. No, znowu! Okej, padł. Jeszcze jeden został. Tylko gdzie? A, tam jest. Dobra, z rozbiegu. O Boże, ale chybiłem. Dawaj, dawaj, jeszcze jeden cios. Pięknie. Okej, nie musiałem zabijać jednak ich całkowicie. Wystarczyło, żeby pasek bossa faktycznie zszedł do zera. Pokonaj czterech królów. Przekazany odłamek duszy władcy. Cztery człowieczeństwa. Okej. Okay. I jest ognicho. Nie chciałem plamy krwi. Dobra. Czy tu... Oj, czy tu się mogę teleportować? Katakumby... nie wiem. Chyba nie. Chyba, że muszę to rozpalić. Okej, no w sumie... jeśli jest tu ognisko... Okej, odpocząłem przy nim. Dobra. Ryzyk fizyk. Czy jak teraz zdejmę pierścień, czy zginę? Nie, okej. Czyli po zabiciu typów jest tutaj bezpiecznie. No, bezpiecznie. I mogę tutaj normalnie chodzić. Dobra. Użyjmy w takim razie trzech człowieczeństw. O, przepraszam. Rozpalmy to ognicho. A co mi tam wypije sobie? Należne. Należy mi się za to zwycięstwo. I kurde! To już wszystkie wielkie dusze. Czyli już w kolejnym odcinku będę mógł kończyć pierwsze przejście gry.